ciąg dalszy babci Wici. Babcia Wicia uwielbiała gotować, wymyślała przeróżne zupy, jakieś takie niezwykłe. A któregoś dnia zapytałem się babci, czy czasami ona gotuje coś prostego, jakąś taką zupę nic. A prostą zupę. A babcia mówi, czasami gotuje, ale to od święta. Nie wiem, kiedy będzie święto. Babcia mówi, dzisiaj też może być święto, czemu nie? No to babcia ugotuje jakąś specjalną zupę. Babcia mówi, specjalna zupa w naszej rodzinie to jest dziadowska zupa. Mówię, no dobrze, niech będzie dziadowska. Przyszedł dziadek z roboty, Jan. Babcia ustawiła na stole 3 talerze. Każdy dostał łyżkę i ząbek czosnku. I należało tak długo gnieść ten czosnek, porozgniatać pod talerzem, aż powstała papka. Posypując go solą, rozgniatać i papka, jak był rozgnieciony już na papkę, babka przyniosła czajnik z gotującą się wodą i każdemu dolała po wrębek. A potem każdy dostał do ręki kromkę suchego chleba, tak suchego, że zęby w tego nie dał bić. Ten chleb należał połamać i wrzucić do tej wody z czosnkiem, zamieszać, poczekać aż się namoczy i jeść. I to była dziadowska zupa z czasów, kiedy było potwornie biednie. Kiedy babcia i dziadek nie dość, że byli na dorobku, to nawet nie mieli pieniędzy na zupę. Był tak ciężki okres wtedy. To był okres bezrobocia, tego krachu, lata 20 w Polsce. I wtedy dziadek zrozumiał, że zdechnął z głodu, po prostu zdechnął z głodu. I dziadek wtedy rano wziął lutownicę i poszedł w świat z lutownicą. Lutować garnki na wsi. Wrócił wieczorem z woreczkiem ziemniaków i woreczkiem cebuli. Przyniósł to, co aha, i przyniósł jeszcze czosnek. I wtedy ugotowali dziadowską zupę. Symbol, że jest co jeść w domu. To jest taka stara żydowska zupa ta dziadowska, ponieważ okazuje się, że dziadowska zupa jest naprawdę zdrowa, ponieważ czosnek po pierwsze jest bakteriobójczy, po drugie czosnek obniża ciśnienie krwi, a po trzecie ślicznie pachnie. Naprawdę ślicznie pachnie. No i to czasami się zdarza, że dziadowska zupa robi się świętem w rodzinie. I jak przyjeżdżam do moich dziadków na wakacje, to zawsze był jeden dzień święta i dziadowskiej zupy.